Jeśli poza produkcją roślin zajmujesz się również chowem bydła, to ten odcinek jest skierowany właśnie do Ciebie. Posiadając hodowlę, na pewno potrzebujesz znacznych ilości pasz objętościowych, dlatego dzisiaj opowiemy Wam o odmianie kukurydzy na kiszonkę, która pozwoli na zwiększenie wydajności mlecznej w gospodarstwie, jak również zwiększenie zysków płynących z samej hodowli. Zatem teraz zaobserwuj nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, i zaczynamy. Wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy na kiszonkę ma bardzo duże znaczenie, dlatego dziś z Marcinem opowiemy Wam o takiej, którą można określić mianem mlekiem płynącej. Dokładnie, jest to idealne określenie odmiany kukurydzy kiszonkowej Rosen, która do naszej oferty trafiła w roku ubiegłym. Sądzę, że ta odmiana znalazła się w naszej ofercie po bardzo dobrych wynikach w badaniach porejestrowych, jak również na naszych poletkach. Dokładnie tak, odmiana kukurydzy kiszonkowej Rosen należy do grupy średniopóźnej OVO260. Rośliny są wysokie, bogato ulistnione, a jeżeli chodzi o wyniki badań, uzyskała ona 102% wzorca suchej masy w badaniach coboru. Zawsze mówi się o plonie suchej masy. Wytłumacz nam, dlaczego parametr suchej masy jest istotniejszy niż parametr świeżej masy. Plon suchej masy jest zdecydowanie bardziej miarodajny, ponieważ plon zielonej masy czy ogólnej masy dotyczy plonu przy aktualnej wilgotności. Z kolei, jeżeli chodzi o plon suchej masy, chodzi tutaj o to, co jest trawione i wykorzystywane przez zwierzęta, czyli chodzi tutaj o włókno, skrobie, białko, witaminy i inne składniki pokarmowe. Dlatego właśnie ten parametr jest bardziej miarodajny, no bo właśnie na tych informacjach nam głównie zależy. A powiedz teraz już o samej kiszonce powstałej z tej odmiany. Czy charakteryzuje się czymś szczególnym? Wyróżnikiem odmiany Rosen jest znakomita strawność włókna, co potwierdzają między innymi badania coborów, w których w gronie odmian średnio późnych właśnie ta odmiana miała najwyższą strawność włókna. Myślę, że warto tutaj również dodać, że hodowca tej odmiany Limagre badał jej wskaźnik DINAC, który również potwierdził bardzo wysoką strawność włókna. Dokładnie tak, dlatego podsumowując, odmiana Rosen zapewnia bardzo wysokie plony suchej masy oraz znakomitą strawność włókna. Wracając jeszcze do wskaźnika DINAC, myślę, że warto tutaj pamiętać o tym, że jeżeli ten parametr wynosi poniżej 48 punktów, to znaczy, że strawność włókna jest mniejsza, a energia zawarta w kiszonce pochodzi głównie ze skrobi. Natomiast jeżeli wskaźnik DINAC wynosi powyżej 52 punktów, to tutaj ta strawność włókna jest określona jako bardzo wysoka, a energia pochodzi zarówno ze skrobi, jak i z włókna. Dokładnie jest tak, jak powiedziałaś, dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać uwagę właśnie na ten czynnik w przypadku doboru odmiany kukurydzy. Warto również dodać, że wskaźnik DINAC w odmianie Rosen wyniósł aż 55 punktów. Rosen w tym sezonie również gości na naszych poletkach. Powiedz, jak ta odmiana prezentowała się przez cały okres wegetacji? Ze względu na stosunkowo chłodny kwiecień, kukurydzę na naszych poletkach doświadczalnych wysiewaliśmy na początku maja. Wschody, jak również początkowy wigor odmiany Rosen mogę ocenić jako bardzo dobry. W dalszym etapie jednak warto wspomnieć, że zdecydowanie zbyt niskie opady, jakie występowały w naszym regionie, bardzo ograniczyły wzrosty kukurydzy. W tym wypadku warto dodać, że ocenia się, że kukurydza w ciągu okresu wegetacji potrzebuje między 500 a 600 mm opadu, z czego zdecydowana większość jest potrzebna od okresu intensywnego wzrostu, czyli wtedy, kiedy rozpoczyna się dynamiczny wzrost kukurydzy w górę i kończy na kwitnieniu kukurydzy. I w tym okresie właśnie tej wody brakowało zdecydowanie najbardziej. W okresie samego kwitnienia pojawiły się pierwsze, większe opady wody, co pozwoliło kukurydzom stworzyć bardzo ładną kolbę o dobrym wypełnieniu. Jednak brak wody w okresie intensywnego wzrostu bardzo ograniczył jej możliwości wzrostu na wysokość. Zatem w tych takich dosyć skrajnych warunkach jak sobie Rosen poradził? Jeżeli chodzi o samą budowę roślin, widzimy, że rośliny są bardzo wysokie, wykształciły one również bardzo szerokie liście, kolby są bardzo duże, są również odpowiednio wypełnione. Obecnie też już możemy zauważyć, że na kolbie pojedyncze ziarniaki przybierają delikatnie ciemniejszą barwę, co jest w sumie charakterystyczne dla tej odmiany, ponieważ niektóre ziarniaki w kolbie odmiany Rosen mają tak zwane piegi. Czyli właśnie takie ciemniejsze przebarwienia na nasionach. Im faza rozwojowa jest późniejsza, te piegi są bardziej zauważalne.
czyli możemy tę odmianę zaliczyć do grona tak zwanych pigusów. Zaobserwowałam też, że rośliny utrzymują długo swoją zieloność, co oznacza dobre stay green. Tak, to dodatkowa cecha tej odmiany, która wyróżnia ją na tle innych ze względu na to, że znacznie lepiej toleruje okresowe niedobory wody, jak również powoduje, że termin zbioru jest bardziej elastyczny. Dłużej utrzymująca się zieloność powoduje, że roślina jeszcze dłużej prowadzi proces fotosyntezy, jak również zawiązuje większą ilość energii, co właśnie pozwala na wydłużenie terminu zbioru. A jeśli chodzi o zbiory, to kiedy powinniśmy je rozpocząć i po czym poznać, że to jest ten odpowiedni moment? W tym wypadku najlepiej sprawdzić prosto na samym polu, zrywając kolbę. Następnie ją dzieląc. I następnie sprawdzić właśnie na jakim poziomie jest linia mleka. Tutaj możemy zobaczyć, że linia mleka obejmuje praktycznie jeszcze cały ziarniak, dlatego w tym wypadku można powiedzieć, że na termin zbioru jest jeszcze za szybko, ponieważ optymalny termin zbioru kukurydzy na kiszonkę jest wtedy, kiedy linia mleka jest na poziomie od 1 trzeciej do 2 trzecich. Zatem jeżeli ktoś na swoim polu posiał właśnie tę odmianę, to radzimy raczej ze zbiorami się jeszcze wstrzymać. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.